części to jest faza pucharowa Ligi Konferencji, a w niej my. Trwa nasza przygoda w europejskich pucharach, która tym razem skojarzyła nas z piątą drużyną Ligi Norweskiej. Zapraszam Was na kulisy meczu z Molde. How do you feel today, Joe? Me? Top. And you? You? Top. Tired. A bit sleepy, a sleepy boy, as I remember. Yes. I need to go to the plane to sleep a little bit more. Tak jest. Ale super. Tutaj tyle razem czasem spędzamy, więcej niż ze swoimi kobietami, to już się znamy. Jak tam bilans punktowy, fantazy? A już patrzymy, może co? Wydaje mi się, że miałem niecałe 70 punktów. Trudno. Ludzie będą źli, że mam tu trochę Lecha, trochę Śląska, trochę Rakowa, trochę Widzewa, Jagiellonii, tak generalnie niedyplomatycznie, ale no, chodzi o to, żeby punktować, nie? Nie, no zadowolony jestem z tej kolejki, tylko Raków bez czystego kąta i Śląsk bez gola, ale generalnie nie narzekam, bo obie drużyny przegrały, więc jeżeli to ma tak wyglądać, że mam co mieć... Dokładnie, plusy za to plusujemy. No jedziemy w bojowych nastrojach. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Molde to jest na pewno dobry zespół, też taka trochę niewiadoma z ich strony, bo jest to chyba ich pierwszy mecz bodajże po przerwie zimowej. Tak samo akurat wczoraj oglądałem mecz Manchester City z Kopenhagą, no to było widać, że Kopenhaga też gra pierwszy mecz po przerwie i było im ciężko. Więc to taka trochę niewiadoma ich dyspozycja. No i ta sztuczna nawierzchnia, chociaż od początku tego tygodnia, od poniedziałku trenowaliśmy w LTC na sztucznym boisku, więc żeby się trochę przyzwyczaić. Wiadomo, że to i tak jest trochę inny mimo wszystko stan tej murawy i jakość tej murawy, ale myślę, że tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy dobrze przygotowani i po zwycięstwo, no bo nie po 3 punkty, ale po zwycięstwo jedziemy na pewno do Norwegii. There's no sushi here. No sushi. This is machine to scoring the goals, yes? Yeah. Assist. Scoring assist or get that... get goal. I will go sushi. With my wife. Do you have some favorite sushi? Ah, pierogi, yes. I add in Piranov. Piranov, very good. With what? With which filling? Pierogi with sushi, eh? Yes, no. But I tried pierogi in chicken and cheese. I like cheese. But more, you ate more than 20. 20 pierogi. 20? 20 dumplings, yeah? No. I wrote 20. Six. How much? Six. Yes. 16. Six. Remember? 16. 16. No. Lądujemy w Norwegii, która wita nas o ziemię. O, w Molde! Ostatni raz słońce widzieli w 2000. Niby jest na plusie, ale miejscami trzeba mieć się na baczności. On pokazuje, że świńska. Odbieramy bagaże i tak na przyszłość. Przy taśmie lepiej stać przed Pawłem. Z lokalnego lotniska ruszamy do hotelu, który znajduje się tuż obok stadionu. Dlatego na konferencję i trening udajemy się spacerem. Did you walk already? A little bit outside today? No? No. And you? No. How do you like the views? Pretty nice, huh? Have you ever been in Norway? No, first time. Okay. First time for me. Nice. No time for traveling, right? Yeah, it's pretty difficult to find the time. But at least, you know, we can do it with football, so it's the best combo. It's my first stay here. Yeah. Tremendous landscape, amazing nature. Yeah, it feels good here. Yeah, and maybe you have some friends from Norway, football friends or someone. yeah. A friend of my colleague, Jørn Andersen, a former striker, which played in Bundesliga. He's from Norway and he already texted me and wished good luck for the match tomorrow. Trwa przedmeczowa konferencja. Dlatego my zobaczmy, jak prezentuje się Aker Stadion. O
Obiekt otwarto w 1998 roku. Stadion może pomieścić 11 tysięcy widzów i był on już świadkiem meczu Molde Legia 11 lat temu. Tamto spotkanie w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów zakończyło się remisem 1-1 i jak się później okazało, był to zwycięski remis. Bo po 0-0 w Warszawie bramkowa zaliczka dała nam wtedy awans do kolejnej rundy. A jak będzie tym razem? Swoimi przewidywaniami podzielił się z nami Jacek Laskowski. Zawsze jestem dobry i myśli i wydaje mi się, że jeżeli rywalizujemy z zespołami z Norwegii, to musimy do tej rywalizacji podchodzić w roli faworytów. Na tę chwilę, biorąc pod uwagę system rozgrywek chociażby w Norwegii, kiedy jeszcze ładnych kilka tygodni czeka Molde do zagrania meczu ligowego, kiedy oni są tylko po etapie przygotowań gdzieś tam w ciepełku portugalskim, to jest to drużyna, która na pewno stanowi jakąś niewiadomą. Moim zdaniem Legia ma tutaj na to, żeby tę rywalizację wygrać. Przeszedł norweską przeszkodę Lech na starcie jakby wiosennej części Ligi Konferencji Europy. Myślę, że poradzi sobie z tą przeszkodą również Legia. Byłbym zawiedziony, gdyby było inaczej. Wydaje mi się, że piłkarskie atuty są po stronie legionistów. I myślę, że jeszcze jeden atut jest po naszej stronie, czyli pan jako talizman. Kibice mówią, że kiedy to pan komentuje mecze, to Legia przechodzi dalej, chociażby ten pamiętny w Wiedniu. I nie tylko zresztą, zawsze gdzieś w tej rywalizacji pomagasz. Za dużo na tych moich barkach. Śmiałem się już dzisiaj rozmawiając z prezesem Mioduskim, że muszę się do niego zgłosić po jakiś bonus, nie wiem, może stałą wyjściówkę na Legię czy coś, skoro w jakiś sposób wyniki zależą od mojego komentarza, mówiąc natomiast całkiem poważnie. Komentatora zawsze się lepiej zapamiętuje z meczów wygranych, a niechętnie z meczów przegranych. I fajnie jest tę przygodę kontynuować i kojarzyć się kibicom właśnie z korzystnymi wynikami, bo zawsze się wtedy do pracy przystępuje przyjemniej i z uśmiechem. Czwartek zaczynamy od spaceru po Molde. Trudno szukać w Norwegii o tej porze roku pierwszych oznak wiosny, tak jak widzicie, zima w pełni. My Was zabieramy na krótki spacer po Molde, geograficznie usytuowanego w fiordach Wybrzeża Zachodniego. To miasteczko w czasie II wojny światowej zostało zbombardowane i niestety nie zachowały się żadne historyczne budowle, ale pokażemy Wam klimat tego miejsca. Wiek XVIII i XIX to te lata, kiedy Molde kwitło, rozwijało się zarówno w przemyśle rybołówstwa, w przemyśle tekstylnym, no ale nadszedł wiek XX i 1916 rok, kiedy to wybuchł wielki pożar w Molde, strawił większą część miasta, a podczas II wojny światowej tutaj w Molde ukryła się rodzina królewska, zabrała ze sobą całe złoto Norwegii, cały skarbiec. Naziści, kiedy to odkryli, zbombardowali właśnie całe to miasto, przez to, tak jak widzicie, naokoło nie ma tutaj zabytkowych budynków, ale też jest pięknie. Dwie ciekawostki. Po pierwsze, spacerujemy już jakieś 45 minut i nie widzieliśmy nawet jednej sygnalizacji świetlnej. Po drugie, to miasto jest naprawdę niewielkie i właśnie spotkaliśmy naszą drużynę na spacerze. Patryk, jak ta sztuka na stadionie? Super, szybka piłka, szybkie boisko, równe, wszystko dobrze, więc będzie dobry mecz, szybki, dobre tempo, więc zobaczymy wczoraj. A jak się czułeś na treningu? Dobrze, spoko, no tak mówię, taka adaptacja do boiska, to trochę właśnie ta piłka była szybsza, więc na początku trochę były problemy, ale już później z każdą minutą, z każdym zagraniem było coraz lepiej. No, ja powiem naturalną, bo się mniej ścieram. Tutaj jedno złe ułożenie się i zaraz skóra schodzi, a później, żeby wyleczyć, to potrzeba z miesiąc czasu. Ale ta akurat dzisiejsza sztuczna, na której będziemy grać, nie jest najgorsza, więc no jak trzeba, to trzeba, tak? Nic nie zrobimy. Grałem tylko raz z norweskimi drużynami, z tym wodą, tak jak wspomniałem.
tym, że chyba grają na sztucznych nawierzchni, tym chyba najbardziej, nie? Ale no takie jak skandynawskie, waleczne drużyny gdzieś tam, silne gdzieś tam z charakterem i chyba to jest takie najbardziej, nie? Gdzieś tam się kojarzy mi z norweskimi, nie? Że tacy zawzięci strasznie są na tym boisku. No ale to chyba we wszystkich tych skandynawskich, nie? No i to, że mają te sztuczne boiska swoje, nie? No bo siłą rzeczy muszą mieć, nie? No bo tutaj chyba nie dałoby się, bo by ciągle mieli boiska rozkupcze. Przede wszystkim przygotowaliśmy się do tego meczu na naszej sztucznej murawie w Legia Training Center. Chcieliśmy dać zawodnikom delikatne poczucie nowej nawierzchni i to była jedyna różnica. Tym bardziej, że teraz podczas naszego spaceru chcemy pobudzić ich też pod kątem śliskości, jakie będzie ich czekało na boisku. I mam nadzieję, że ta adaptacja wpłynie pozytywnie na wynik meczu. Piłkarze wrócili do hotelu, a my wracamy do klubu. Może nie było tego widać na obrazkach i na filmikach ze spaceru, ale Molde jest nazywane miastem róż. Co prawda teraz wszystkie są pod śniegiem, ale uwierzcie mi na słowo, że jest ich tu naprawdę wiele. Z drugiej rzeczy, z której znane jest Molde, to wielki jazzowy festiwal. On odbywa się akurat na przełomie lipca i sierpnia, więc tej muzyki teraz na co dzień nie słyszymy na mieście, ale jest naprawdę malowniczo. Wygląda zimowe Molde, my przełamujemy lęki i wybraliśmy się na krótką wycieczkę promem, a was zabieramy na stadion. Duża ciekawość, jak to będzie wyglądało, bo to pierwszy mecz wygrany, fajna sprawa. Chociaż może nie w jakimś takim stylu, który by zadowalał kibiców, no ale wiadomo, to inauguracja sezonu. To jest dużo lepsze boisko, świetna nawierzchnia. Oni trochę bardziej do tej nawierzchni pewnie przyzwyczajeni, ale my mamy taki zespół, który też potrafi i chce grać szybko w piłkę. Zobaczymy.
Dziękuję.